Wiem, że tu pistoletu jeszcze nie znajdę. Niestety nie. Dobra, czyli z tego co rozumiem, teraz musimy iść na górę i po prostu przełączyć ten chlor. Przenieść ten chlor. Co tu się stało z tym? What? Widzieliście to? To jest teraz otwarte, więc tym bardziej. Chyba możemy to zrobić. Na początku nie zrozumiałem delikatnie, że tutaj możemy wyjść poza ten okrąg interakcji, więc spoko. My to łańcuchy powinni coś mieć do zrozumienia, że tutaj oczywiście da się to zrobić, ale i tak byśmy tego nie zrobili, bo było zamknięte, więc tym bardziej luz. Opuść pojemnik. Dobra, teraz nie będę musiała tego ze sobą targać. I... Tylko tak, zaworek znów musimy zabrać, bo inaczej nie odpalimy wody. Inaczej nie odpalimy wody. Tutaj zawór. A nawet nie musimy jeszcze go odkręcać. To gitara. Po prostu wystarczyło to zakręcić i tyle. Dobra, wchodzimy tu. Broni nadal nie widzę niestety. Ale mam nadzieję, że teraz przynajmniej te trupy delikatnie wypalimy tym chlorem. Wiecie, bakterie i te sprawy. Powinno na trupy zadziałać. Znaczy na zombie, które gniją, które są tkanką żywą poniekąd. Znaczy, my to są. Nawet nie poniekąd, tylko są. Dobra. Napełnij zbiornik chlorem. Wlałam tam całą butlę. Teraz poziom chloru znacznie przekracza limit. Wyjebało poza skalę. Badaj. Dobra. Wrzućmy to. I włącz wodę. Dobra. A kto umarł, ten nie żyje. Raczej nie wstanął, co? Chyba tak. Ja mogę wziąć zawór? Mogę wziąć zawór. Tak na wszelki wypadek. Gdyby jednak był potrzebny, to zawsze mamy, nie? Dobra, tym jest zryw. Nadal zapominam, którym klawiszem robi się zryw. Tam jeszcze ktoś był. Ochyda. Jakieś obrzydlistwo z niej wypływa. Ja mam rękawiczkę. Nic tam nie znalazłam. Może tu? Też nie. Nic tam nie ma. Na wszelki wypadek sprawdzę wszystkie. Również nic. O, jest broń. Zbadaj. Ej, czy to nie moja broń? Chyba ktoś strzelił sobie z niej w głowę. Ciekawe. Było napisane? Znowu. Weź broń. Okej. Mamy gnata. Teraz możemy celować. Szukamy dalej. Również nic. Świetnie, to była kompletnie strata czasu. Zbadaj ciało. Nie żyje. Dzięki. Zbadaj ścianę. Nie mam dość sił. Już nie mogę. Żegnaj Burnhouse Lane. W ogóle powiem wam osobiście, że ja bym poszedł sobie zasejmować tą grę, ale chyba nie mogę. Dychaj. Wy jesteście dziwne. O, ściga mnie zombie. Zdych. Jest. Cztery pociski. I one są niby słabe. Szafkę. Amunicję z pistoletu. Dziękuję łaskawco. Kolejny. Cztery pociski. Kto to pomyślał? Pickets, okej. Okay. Mamy save'a w końcu.
W końcu sejwik. Uff. Muszę napić kawy. Tak by the way jest godzina 21, kiedy nagrywam. Ale kawy jeszcze nie napiłem. Ja tak mam często. Teraz, gdzie mi ten save już nie jest potrzebny, to mi daj save'a. Dobra, quarantine area. Nadal. Szukaj skrzynkę pocztową. Amunicję pistoletu, dziękuję. No parking. Dosyć ciało. Chodzi o Robin. Tamtej nazwy zdziczała tak jak Destiny. To jest wolno, o tyle dobrze. No ale sporo w nią trzeba wpierdzielić amunicji, powiem wam osobiście. Kurde, ile? Padła. Na szczęście padła. Grywaliska, amunicja do pistoletu, dziękuję. Ben's Barbershop. Już nie ma przejścia. O! Aniele, tu jestem, podejdź bliżej. Najpierw zapalimy. Najpierw fajeczka. Fajeczka musi być. Przyszłaś. Wiedziałem, że przyjdziesz. To ty. Człowiek tułów. Wolę Ben. Barber Ben. Do twoich usług, Angeline. Jak odrosły ci kończyny? Jak? To proste. Ta zła grubaska wylała na mnie gargotującej się zupy. I umarłem. Ach, cholera. Przykro mi, kolego. W porządku. I tak już byłem zbyt zmęczony, by żyć. A tu, na Barnhouse Lane, w końcu mogę wykonać swoje ostatnie strzyżenie. Najlepsze, jakie kiedykolwiek zrobiłem. A, więc nie zjadłam ani trochę zupy. Nie żyjesz. Czy to znaczy, że ja też umarłam? Spokojny dzień, nie masz innych klientów? Nie pomogłeś mi. Nie słyszałeś strzałów na zewnątrz? Nie będziemy tacy źli. Nie żyjesz. Czy to znaczy, że ja też umarłam? Nie. Jeszcze nie, mój aniele. Ale to twoja cholerna choroba szybko cię zabija. Jesteś już jedną drogą nogą w grobie. To tylko kwestia czasu. Co o tym wszystkim wiesz? Na Barnhouse Lane nie ma tajemnic. Ja sam byłem tu długo częstym gościem. Wystarczająco, by się przyzwyczaić. To miejsce jest okropne, ale w jakiś sposób w ciebie wyrasta. Przestań, Ben. Jedyne, co we mnie wyrasta, to ten cholerny rak. Więc nie zjadła ani trochę zupy. Nie. Czemu pytasz? Zatruła się? Tak. Tak jakby. Mary nie widziała warzyw. Zrobiła ją tylko dla mnie. Mówiła, że dzięki zdrowej diecie moje ciało będzie szybciej produkowało krew. A jednak ostatecznie cię zabiła. Owszem. Ironia, co? Po tej Brukselce zawsze miałem bdności. Nadal ją czuję, nawet po śmierci. Spokojny dzień? Nie masz innych klientów? Teraz zawsze jest tu spokojnie. Ten zakład stał się swoim własnym cieniem. Ludzie, którzy mieszkają na Barnhouse Lane, oni... Myślę, że nie potrzebują już za bardzo barberów. Taka prawda. Jacy ludzie? Tu prawie nikogo nie ma. Och, owszem, są tu ludzie.
Siedzą cicho w swoich domach, pozamykanych na cztery spusty. Ale dlaczego? Chyba wolą cierpieć w samotności. Jest to raczej coś, czym chcesz się dzielić, co? Nie pomogłeś mi. Nie słyszałeś strzałów na zewnątrz? Wybacz mi, Aniele. Nie mogłem się wtrącać. To coś musiałaś zabić sama. Prawie zginęłam. Mogłeś otworzyć drzwi i mnie wpuścić. Obawiam się, że nie tak to działa. Musiała umrzeć. Nie było innego sposobu. Kim ona była? To było Rabi. Już to wiesz. Tak, ale czuję, że coś mi tu umyka. Chcę znać prawdę. Kim była prawdziwa Ruby? A co to za różnica? No dalej, Ben, powiedz mi, kim ona była. Była ledwie głosem w twojej głowie. Głosem, który mówi więcej. Głosem? Już go nie ma, ale to dobrze. I tak go nigdy nie lubiła. Mówiłeś coś o obcięciu mi włosów. Tak, krzesło na ciebie czeka. Ale myślałem, że barberzy obsługują mężczyzn. Nie ten. Kobiety są tu zawsze mile widziane. Zwłaszcza ty, Angeline. Daj mi znać, gdy będziesz gotowa. Jestem gotowa na strzyżenie. Proszę, usiądź. Jeśli najpierw chcesz zapalić, tam jest popielniczka. Poczekam. No dobra. Skoro trzeba, to trzeba. Zbadaj. Całkiem wymyślne krzesło z regulowanym oparciem. Usiądź. Och, nożyczki tak dobrze leżą mi znów w dłoni. Boże, ale za tym tęskniłem. Czuję, jakby taki prąd biegł w moich żyłach zamiast krwi. Chciałbym rozumieć to wszystko wcześniej. No wiesz, czasem coś tam się niewytłumaczalnie przydarza, ale jednocześnie jest to coś, co miało się wydarzyć. To znaczy, grabarz nie chowa cię w ziemi dlatego, że sprawia mu to przyjemność. Czoła nie żądli cię, by sprawić ci ból. Albo lekarz. Lekarz nie rozcina cię, by wymierzyć karę za coś, co zrobiłaś. Robią to, bo tak działa świat i tak zawsze było. O. O, więc teraz jesteś filozofem. Okej. Boże. Byliśmy wtedy szczęśliwi, prawda? Dawno temu w innym życiu. Dzieciaki bluzgające się w kałużach, deszczowe popołudnia. Mama wołała nas na obiad. To było takie niewinne i czyste. Cudownie radosne. Beztroskie. Widziałam dziś dziecko bawiące się w kałuży. Mówiłam to samo, gdy była mała. Teraz weź głęboki wdech i odpuść. Otocz się słodką nicością. Zimno tu i ciemno. Ale to dobry rodzaj zimna i dobry rodzaj ciemności. Wiedziałaś, że to nadejdzie. Chwila, w której zaczynasz gasać, to tylko przygotowanie na to, co nadejdzie. Części ciebie zaczynają się sypać i upadać jak stara świątynia i już wiesz, że nie ma odwrotu. Przykro mi, Aniele. Tak mi przykro. Musiałem to zrobić. Wybacz mi. Wiedziałem.
Wiedziałem, że to będzie łysina. Nasza śpiąca królowna się budzi. Weszliśmy w moim domu, co? Nieładnie, nieładnie. O, puść mnie, suko, nie boję się ciebie, nic nie mów. Nic nie mówimy. Nie masz nic do powiedzenia w swojej obronie? Cóż. Powiedziałabym, że kot zjadł ci język, ale zawsze dbam o to, by w tym domu nie było żadnych cholernych kotów. Och, jesteś szczęściarą. Umarłabyś w tej piwnicy, gdybym nie przyszła i w porę ci nie wyciągnęła. Nic nie mów. Prawdę mówiąc, powinnaś zginąć w tej stercie gówna. Ja myślę, że zasługujesz na więcej. Ale nie mogłam cię tam zostawić. Zawsze miałam miękkie serce. I... cóż, pojawiłaś się na czas. Tamten idiota za szybko się wykrwawiał. Musiałam go odpuścić. Ale ty... cóż, ty wyglądasz, jakbyś była pełna krwi. To chyba początek długiej i pięknej przyjaźni, moja droga. Ale najpierw zobaczmy, jak krwawi. Dobrze? O nie. Chyba skończyły nam się igły. Przepraszam, ale będziesz musiała poczekać. Mam kolejne pudełko gdzieś na strychu. Pyk, 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 pyk. Ja wiedziałem, że to będzie łysina, gdy on nas strzygł, bo to logiczne. Ja wam potem wyjaśnię na koniec gry, do czego to była anegdota. Przynajmniej jak mi się wydaje, do czego to była anegdota. Pełna krwi. Ja ci dam pełno krwi. Ja ci, kurwa, dam krew. Możliwe, kochani, że wy widzicie ten odcinek, znaczy drugi odcinek już dzisiaj. Zbadaj. Mały, obrzydliwy kaktus w doniczce. Nie przypominam go sobie tu wcześniej. Weź. Nie wiem do czego, ale weź. Dobra, to chyba strych nie jest. Coś tu jest. Nie widzę zbyt dobrze w tej ciemności, ale chyba mogę włączyć światło sznurem. Cholera. Biedaczysko. Zbadaj. Wygląda na to, że został porąbany na kawałki i wciśnięty do kosza na pranie. Zniknęły te wszystkie jego organy wewnętrzne. Choć to okropne, chyba nawet wiem dlaczego. Szukaj kieszenie. Amunicja do pistoletu plus 10. Dobra, czyli i pistolet gdzieś tu będziemy mieć. Mamy ammo przynajmniej od niego. Sypialnia. Będzie prawidłowo, to już wiemy. Jaki ona ma system alarmowy, to jest ciekawe. Poszło na górę. Ja bym jej teraz zabrał tą drabinkę. O. Świnka robi bry. Padaj. Jesteś złą świnką, Jeremy. Co my z tobą zrobimy? Kopnij. Teraz zobaczymy, czy świnie latają. Do zobaczenia. Przywitaj się z górą gówna. Raz na skok wiary. Nic nie mów. Jeremy nie będzie już uczestniczył w lekcji. Świnka nie umie latać. Dobrze, dobrze.
Inki nie ma, jest git. Padaj. Te schody prowadzą na strych. Tam Mary poszła po igłę. Gdy zmierzę się z Mary, już nie będzie odwrotu. Powinnam się upewnić, że jestem gotowa na ostateczną walkę. Najpierw się rozejrzysz. Kurde, czy wszystko na pewno sprawdziłem, co tu było? Pistoletu nie ma. A mam pistolet! Mam broń, dobra. Ej, no tak, Barnhouse Lane. Barnhouse Lane. Tak, jestem gotowy. Badaj. Pamiątkowa tablica ze zdjęciem członków rodziny Mary. Stąd po latach pod zdjęciami wszyscy nie żyją od dłuższego czasu. Przyjrzyj się. Joa Willis i Crossbaum. A. Willis? N. Willis pewnie. Bill Willis. Okej. Okay. Nie ma jej tu. Metalowa skrzynka zamknięta. Lockdown password, ok. Gdzie ona jest? To musi być panel kontrolny służący do zamknięcia awaryjnego. Utknę w tym domu na zawsze, jeśli nie znajdę sposobu, by go odblokować. Gdzie ona... Wiedziałem. Uciekamy, co? Zobaczymy, jak biegasz bez tych ładnych, chudych nóżek. Bon. Ile możesz kulek wytrzymać? Peknij. Metalowa skrzynka zamknięta, no ale... Kurde. Sprawdź puls. Nie... Niemożliwe, że przeżyła tyle postrzałów. Nie jest jakąś super bohaterką. Trzy kieszenie. O, miała w kieszeni ten mały klucz? Ciekawe do czego. Kurde. No dobra. Mamy jakiś kluczyk. Desert Eagle. Broń, co? I to nie taka zwykła. To prawdziwe działo ręczne. Tak, weź Desert Eagle. Mamy jeden pocisk grajeczego. Nie potrzebuję broni, jestem tu bezpieczna. Nie wiem, czy jesteś bezpieczna, ale okej. Okay. Szukaj szafkę. Amunicja do pistoletu kolejna. Przeczytaj. Hasła. Zmieniane co kwartał. Styczeń, marzec 1. Kwiecień, czerwiec 2. Lipiec, wrzesień 3. Październik, grudzień 4. Badaj. Aha, to jest ten do kontrolnego, okej. Okay. Matko. I sukienkę podwiewa. Czy mogę zejść na dół? Nie mogę. Troszeczkę nie rozumiem tego, co my mamy tutaj zrobić, ale okej. Okay. Myślę, lockdown passwords. Change quarterly. John March 1. Wiemy, jaki jest w ogóle teraz miesiąc?
Kurde. Tu też nie mamy cyferek, mamy tylko literki. Mamy litery jakie? N, A, J, B i D. No wszystkie mamy. Ale jeszcze raz, czekajcie. N, A, J, B, D. A, J, B, D, dobrze mówię? J, B, D. Czekajcie. Szósty. Pytanie, czy data śmierci, czy urodzenia? Szósty, 89, 20, 11, czyli wychodziłoby tak. Ik. Po daty śmierci. Czyli daty śmierci to będzie najpierw ik. 22. Potem mamy 55. Kurde, nie rozumiem trochę tego. Ja wiem, że dla was to może być śmieszne. Hasła zmieniane co kwartał. Styczeń, marzec 1. Jesień, czerwiec 2. Lipiec, wrzesień 3. Październik, grudzień 4. Nie wiem. Nie wiem. Jest tu w ogóle i? Nie ma. Dobra, kochani, ja do was wrócę za sekundkę. Spróbuję pokombinować i tyle. Wyszło. Moi drodzy, udało mi się, ale chociaż zbugowałem troszeczkę grę. Wyszło. Tam było Eni. Eni. Eny. Anny E. What? Ciągaj broń na słonie. Potrzebujesz, wierz mi. Potrzebujesz broni, nie ma... Dobrze. Przeżyła i jeszcze napiła się naszej krwi. Zajebiście. Task skończony. Nie wierzę. Ona mnie kurwa ugryzła. Teraz wyjdzie na to, że mieliśmy raka płuc, teraz będziemy mieć HIV. Jezu. A co do tego hasła, tutaj była tak. Joa, spacja, brak i dopiero było jej nazwisko. Tak samo tutaj był Ick, Nick. Potem było A, spacja, spacja, E i na końcu był Bill. I wpisałem na początku to, nie przeszło. To, nie przeszło. No i po kolei Annie dopiero weszło. Dopiero weszło, to było jako trójka. Oj. Dobra, suka zabita. Wyjdźmy stąd. Czas opuścić Huntington i nigdy nie wracać. Weź kotka ze sobą. Weź kotka ze sobą. I po Blood Mary. To ugryzienie na nodze naprawdę zaczyna boleć. Nie będę mogła biegać. Rana musi być głębsza niż myślałam. Zaraz. Czy jednak mi się udało? To znaczy...
Zupą nie wyszło, ale ostatecznie Mary wypiła moją krew. Prosto z nogi. Skoro o tym mowa, muszę założyć sobie opatrunek, gdy wrócę do domu. Bugowane linie? Ciekawe. Już dawno po północy miasto śpi. Z drugiej strony, to miasto zawsze śpi. Zapalmy. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jedyny słuszny ending, jaki mogliśmy zrobić, czy w ogóle zaparkowałem tak daleko? Z perspektywy czasu to nie było potrzebne. Mieliśmy ten fish and chips sobie wziąć. W ogóle to widać, że jesteśmy w Wielkiej Brytanii w takim razie, bo tylko oni mają fish and chips. Opuść Honington i nigdy nie wracaj. Coś mówiłem i zapomniałem, o czym mówiłem. A, o tym słusznym endingu, to tylko taki, gdzie nigdy nie zapisujemy gry. Gdzie rzucamy palenie po prostu, wiecie. Nie palimy, koniec, kropka. I tyle nas widzieli.